Mamy naszych kolejnych rozmówców. Są to zawodnicy oraz trener, opiekun z... Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. Przyjechaliśmy z Gdańska. No, jak wiadomo, z górą mamy tyle wspólnego, co nasza mała góra Wieżyca. Trochę bardziej mniej stroma od tej tutaj. No ale dajemy radę. Jeszcze przedstawcie mi się po kolei. Piotr. Przemek. Michał. Kamil. Jak oceniacie wasze starty ogólnie w tych zawodach, mistrzostwach, akademickich mistrzostwach Polski? Znaczy, po prostu ja jako trener postawiłem takie wyzwanie sobie nasze, żeby każdy ukończył jednak ten zjazd. Udało się? Spełniliście to? Jeszcze zostali snowboarderzy i snowboardzistki, no ale myślę, że dadzą radę. Przyjechaliście tutaj typowo i wyłącznie turystycznie, żeby się po prostu pokazać, że jednak w Gdańsku też potrafią jeździć i na nartach, i na desce. Żeby nie było tak, że Pomorze już daleko od gór i się trafiają ludzie, którzy po prostu, nie wiem, na windsurfingu tylko śmigają. To nie do końca tak jest, bo my rozwijamy tą sekcję jednak, bo 3 lata temu śmiali się z nas, że jedziemy my z Gdańska, jedziemy na narty, na Mistrzostwa Polski. No a tutaj się okazało, że nagle jest nas 10 osób na tym wyjeździe. No i ślicznie. I wszyscy jeżdżą, wszyscy dojeżdżają, wszyscy kończą. Wszyscy kończą. Dochodzą. Łącznie z Karoliną. Trener ma jakieś problemy zdrowotne, rozumiem, nie, tak? Nie, czemu? Ogólnie, jak wam się podobają jeszcze akademickie mistrzostwa Polski, przede wszystkim pod względem organizacji? Organizacyjnie Real Madryt. Zakwaterowanie, wyżywienie, wszystko wam odpowiada? Kapitalnie, naprawdę. To jest wzór, zorganizować takie zawody, tyle ludzi. No. Mamy tutaj 950 parę osób i... Miało być 1005 bodajże. No nie wiadomo, nie wszyscy zawsze dojeżdżają, ale jednak ponad 900 osób jest to troszeczkę. No tak, no i dlatego mówię, bo ja akurat organizuję jakieś tam zawody u nas, bardziej plażowe jakieś tam i inne eventy, no ale to naprawdę zorganizować taką imprezę dla tylu ludzi, gdzie czasem... Przyznam, że jestem członkiem zarządu głównego. No i no, studenci jacy są, to wiadomo, no, czasem się ktoś wykolei, no, i trzeba nad tym panować. Dobrze, to ja jeszcze może porozmawiam tutaj z twoimi, nie wiem, podwładnymi, tak? Twoimi zawodnikami. Jak wy się wypowiadacie na temat waszych startów, waszych zjazdów? Z roku na rok jest coraz lepiej, także w przyszłym roku może pierwsza setka będzie. W tym roku jednak jeszcze nie? Jeszcze nie. Będzie blisko, ale zabraknie. A co mi powiecie na temat pogody? Jednak dużo, dużo osób narzeka na tą pogodę, że nie jest troszeczkę za ciepło, ten halny, ten śnieg jest miękki. I troszeczkę to jednak może przeszkadzać. Jak wy to odczuwaliście? Nie no, śnieg naprawdę jest do kitu. No nie da się zjeżdżać za dobrze. No. Śnieg to śnieg taki. Pogody nie zmieniły, nie może mieć organizatorów mieć za złe. Nie mają wpływu na to. No. Dokładnie. A jeżeli mielibyście już oceniać warunki, to dzisiaj lepiej niż wczoraj, czy bez zmian? Gorzej. Czyli dzisiaj się widzimy wszyscy na ognisku? Dzisiaj na ognisku, a jutro w klubie na Krupówkach, tak? Rozumiem, że bawicie się. Tak, siedzicie tu do końca. Tak, siedzimy tu do końca. No ja jeszcze tak liczę na nawiązanie drobnej współpracy, że jak będziecie coś organizowali w Gdańsku, to dacie znać redakcji z portalu. Myślę, że nie będzie problemu, myślę, że przyjedziemy jak najbardziej. Tylko właśnie kwestia tego typu, ile uczelni będziecie zapraszali i jaki to będzie rodzaj w ogóle typ zawodów. Ale jak wyższa ranga. Wyślecie nam informacje, to myślę, że jednak postaramy się przybyć. Na pewno będziemy dzwonić. Ślicznie dziękuję wam za udzielenie mi wywiadu. Z Zakopanego, Jakub Nowotny, Sport All, wszystko o sporcie.